Niestety, ale przykra informacja dotarła do nas. Nie żyje Tomasz Stańko, znany i popularny trębacz jazzowy, kompozytor, muzyk. Szok tak naprawdę dla całego środowiska muzycznego, dla praktycznie wszystkich Polaków, bo reprezentował Polskę za granicą godnie. Dzisiaj przedstawię biografię właśnie Tomasza Stańki. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Mówię to dlatego, że w ten sposób filmik dotrze do większej grupy odbiorców, tak, no, taki jest jakby algorytm YouTube'a, że bez tak naprawdę zostawienia tej subskrypcji, to nikt nie zauważy tego filmu. No właśnie, Tomasz Stańko urodził się 11 lipca 1942 roku w Rzeszowie, a zmarł 29 lipca 2018 roku w Warszawie. Od razu mogę powiedzieć, że zmarł na chorobę nowotworową, zmarł w jednym ze szpitali w Warszawie. I teraz wczesne lata oraz edukacja. Syn Józefa, prawnika, i Eleonory z domu Jakubiec, nauczycielki. Edukację muzyczną rozpoczął w 1949 roku w podstawowej krakowskiej szkole muzycznej w klasie skrzypiec. W latach 1957 do 1964 uczęszczał do trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Krakowie. Od 1959 roku uczył się też w drugim liceum imienia Karola Jana III Sobieskiego oraz Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w klasie trąbki. W 1964 roku rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym w klasie trąbki pod kierunkiem profesora Ludwika Lutaka. W 1969 roku obronił pracę dyplomową. Młodzieńcze plany o karierze plastyka, Stańko dużo rysował i malował, uległy zmianie po pierwszych doświadczeniach jazzu na żywo, koncercie Dave'a Brubecka w 1958 roku w krakowskiej Rotundzie. Stańko stał się częstym gościem krakowskiego klubu jazzowego Helikon, biorąc udział w jazzowych dżemach. Tam poznał pianistę Adama Makowicza, z którym jesienią 1962 roku postanowił założyć zespół Jazz Darlings, do którego zaprosił jeszcze Jacka Ostaszewskiego, kontrabas, i Wiktora Perelmutera, perkusja. Zespół szybko został doceniony, wygrał konkurs amatorski zespołów jazzowych Polski Południowej, a Tomasz Stańko kategorię instrumentalistów. Sukces spowodował jednak zmianę składu. Makowicz odszedł do zespołu Andrzeja Kurylewicza. Stańko, inspirowany kwartetem Orneta Kolmana, zrezygnował z fortepianu i w 1963 roku uzupełnia skład o grającego na saksofonie tenorowym Janusza Muniaka. Jazz Darlings został uznany przez Joachima Ernsta Berendta za jedną z pierwszych formacji free jazzowych w Europie. Rozwój kariery, współpraca z komedą. W latach 1963–1967 kariera Stańki przyspieszyła, w tym czasie koncertował z Jazz Darlings, jednocześnie współpracował i towarzyszył na scenie znanym składom i osobowościom polskiej sceny jazzowej, takim jak Michał Urbaniak czy Andrzej Trzaskowski. W roku 1963 roku rozpoczął się ważny dla Stańki okres współpracy z Krzysztofem Komedą. Stańko zadebiutował z nowym kwintetem komedy na Jazz Jamboree 63. Od roku 1964 Trzaskowski zapraszał Stańkę na zagraniczne koncerty swojego kwintetu. W Belgii, krajach skandynawskich. W tym samym roku trębacz dwukrotnie grał na Jazz Jamboree z Trzaskowskim i Komedą. Pod koniec 1965 roku powstał album komedy Astigmatic z udziałem Tomasza Stańki. W 1967 roku powtórzył się podwójny występ na Jazz Jamboree. Stańko koncertował z grupą Krzysztofa Komedy, ale i z własnym kwartetem, w którym grał z Januszem Muniakiem, saksofon tenorowy. Janem Gonciarczykiem kontrabas i Januszem Stefańskim perkusja. Stańka jako lider lat 70. Na początku 1968 roku Komeda wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a Stańko działał jako lider zespołu, który powiększył się o skrzypka i saksofonistę altowego Zbigniewa Seiferta. Na Jazz Jamboree 68 zaprezentował już Tomasz Stańko Quintet, który szybko zdobywał uznanie i sławę. Najpierw w Polsce, a po debiucie na scenie międzynarodowej, występie na berlińskim festiwalu Berliner Jazztag 70 był rozpoznawany także w Niemczech i reszcie Europy. Po odejściu Gonciarczyka basistą grupy został w 1969 roku Bronisław Suchanek i od tego czasu aż do zakończenia działalności w roku 1973 skład kwintetu nie uległ już zmianie. Muzyka tworzona przez kwintet Tomasza Stańki zarejestrowana została na 3 płytach nagranej w Polsce Music 4K 1970 rok oraz Jazz Message from Poland 1972 i Purple Sun 1973, które powstały w Niemczech. Zespół ten do dziś uważany jest za jeden z kamieni milowych rozwoju sztuki i kultury jazzu w Polsce i Europie. W roku 1970 Stańko dołączył do Globe Unity Orchestra Aleksandra von Schippenbacha, co z uwagi na skład grupy skutkowało rozwiązaniem bezpośrednich kontaktów z czołowymi przedstawicielami europejskiej awangardowej sceny jazzowej. 1971 to rok zaznaczony współpracą z Krzysztofem Pendereckim i Donem Sherym, których kompozycje wykonywane były podczas Donaueschingen Music Festival. W latach 70. największe znaczenie dla kariery Stańki miała współpraca z fińskim perkusistą Edwardem Wesalią, począwszy od roku 74 aż do początku lat 80. Wesala był nie tylko partnerem twórczym, ale i przyjacielem Stańki. Wspólnie utworzyli szereg różnych formacji i koncertowali w Europie. W 1975 roku kwartet Stańki, Wesala, Tomasz Szukalski i Dave Holland nagrał album Balladyna. Był to pierwszy autorski album Stańki, a jednocześnie pierwszy album polskiego muzyka wydanym przez cenioną wytwórnię ECM. Balladyna była początkiem całej serii płyt nagranych przez powyższy kwartet dla ECM. Dokumentowały one nowe kierunki rozwoju zespołu, odkrywanie i wykorzystywanie możliwości tak specyficznej formy jak free jazzowa balada, której bazą były surowe, szorstkie dźwięki trąbki Stańki. No i może tutaj lata 2000 przypomnę, najbardziej tutaj znane. Jeśli chodzi o lata 2000, to Stańko wkroczył w XXI wieku jako jedna z flagowych osobowości ECM. Nie ograniczyło to jednak jego skłonności do poszukiwań nowych formacji brzmień. Te lata to czas intensywnego koncertowania z kwartetem po obu stronach Atlantyku. Wspólne trasy i spędzone razem godziny sprawiły, że zespół wypracował własny język komunikacji muzycznej. Słychać to na nagranym w 2004 roku albumie Suspended Night, gdzie zżyty i zgrany kwartet odważnie improwizował. Zmiany, jakie w ciągu 10 lat współpracy z wytwórnią ECM nastąpiły w muzyce Stańki, opisał Stephen Graham z brytyjskiego magazynu Jazz Whiz, omawiając album Suspended Nights. He was manager to make, dobra, to jest po angielsku, i tutaj właśnie wychwalając tak naprawdę Stańkę. W 2005 roku kwartet nagrał płytę Lontano, album ukazał się w 2006 roku nakładem ECM. W 2005 roku zespół odbył też pierwszą trasę po Azji i Australii. Od lat 2000 Stańko jest regularnie notowany w ankiecie magazynu Downbeat w pierwszej dziesiątce najlepszych trębaczy na świecie. W 2013 roku było to miejsce 7. W 2003 roku został laureatem przyznanej po raz pierwszy Europejskiej Nagrody Jazzowej, przyznawanej przez austriackie władze państwowe i miasto Wiedeń. W 2004 roku otrzymał wysokie polskie odznaczenie państwowe Krzyż Komadorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku skomponował i nagrał muzykę dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Wolność w sierpniu wydano na CD w 2006 roku. Druga połowa pierwszej dekady lat 2000 to czas poszukiwań i nowych składów, czas nowej młodości w karierze Stańki, rozdział eksperymentów, tworzenia nowych projektów, poszukiwania i próbowania nowych brzmień. W wyniku tych doświadczeń w 2007 roku zaczyna formować się nowy zespół skandynawski Kwintet w składzie Aleksii Tomarila jako Bro, no i tam z nazwiska, z którym w 2009 roku Stańko nagrał album Dark Eyes. No i tutaj możemy wspomnieć też historię Nowy Jork i Wisława. Koniec pierwszej dekady XXI wieku to początek okresu nowojorskiego w życiu trębacza. Formalnym otwarciem tego rozdziału jest zamieszkanie na Manhattanie oraz regularne koncerty w nowojorskich salach i klubach takich jak Birdland, Jazz Standard i Merking Hall. Stańko korzysta z okazji do spotkań z tamtejszymi muzykami oraz chłoną nowe idee i bogactwo brzmień. Kariera i muzyka Stańki nabrały tempa. Spontanicznie powstawały nowe projekty. Zawiązała się idea New York Quartet, który przechodząc przez fazy różnych wcieleń ostatecznie sformułował się w 2012 roku. W jednym z wywiadów Stańko tak mówił o wpływie Nowego Jorku na swoją muzykę. Generalnie to moja własna aktywność, wrażliwość tworzy dźwięki, ale w Nowym Jorku łatwo znaleźć inspirację. Na ziemi zawsze był jakiś punkt centralny. Starożytny Ur, Babilon, Ateny, Rzym czy Aleksandria. Nowy Jork jest punktem centralnym dzisiejszego świata, gdzie Chiny i inne kultury wschodnie spotykają się z afrykańskimi. Wszystko się w tym tyglu przewraca, to miasto wibruje, tętni, a człowiek automatycznie czuje w sobie większą energię. No i w 2010 roku ukazała się w Polsce autobiografia artysty Desperado, zapis wieloczęściowego wywiadu przeprowadzonego przez Rafała Księżyka. I tak to właśnie wyglądało, jeśli chodzi tutaj o, właśnie o Tomasza Stańkę. Został członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2015 roku. W marcu 2018 roku w związku z podejrzeniem o zapalenie płuc odwołane zostały jego kwietniowe koncerty. Artysta zmarł nad ranem 29 lipca 2018 roku w szpitalu onkologicznym w Warszawie. I to wszystko, jeśli chodzi o Tomasza Stańkę. To też ciekawa sprawa, że praktycznie zmarł dzień po śmierci Kory, tak? Praktycznie dzień po śmierci Kory, z którą się przecież znali, przez pewien czas też koncertowali. No dwie tak naprawdę legendy muzyki odchodzą. Z jednej strony Kora odeszła i też w podobnych godzinach tutaj nad ranem, i tak samo Tomasz Stańko. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Możecie napisać komentarz jakiś albo zostawić tutaj informację czy pożegnanie tego wybitnego muzyka Tomasza Stańko. Pozdrawiam, cześć.